Na podstawie kodeksu cywilnego rozwiązałem umowę z ZUS-em w sposób jednostronny, czyli wypowiedziałem ZUS-owi. ZUS z początku myślał, że sobie robię z niego żarty i potraktował sprawę nader humorystycznie, odpisując mi, że jestem no trochę chyba niespełna rozumu. Oczywiście ubrali to bardzo ładne słowa. No, że no nie mogę, no nie jest pan poważny, no. No nie trzeba tak robić, panie Grzegorzu, ponieważ jest to będzie dla pana bardzo niekorzystne. Na co ja odpowiedziałem, że jednak może jestem niepoważny, może się czuję źle, jeżeli chodzi o moją psychikę, natomiast podtrzymuję moją decyzję i bardzo proszę, żeby ZUS wystawił na mnie decyzję. Decyzję, że on sobie z tym nie zgadza się i on chce, żebym ja się dalej ubezpieczał. ZUS doszedł do wniosku, że w takim razie wejdzie na moją ambicję, stwierdzając, że moi biedni rodzice nie będą mieli emerytury, ponieważ ja jako wredny syn nie chcę składać na ich emeryturę. No, no tak, tak dokładnie napisali. Oczywiście słowa były trochę inne, ale sens tej wypowiedzi był tak sam. Więc ja znowu pogrzebałem w papierach i stwierdziłem, że moi rodzice pracują ciężko przez 40 lat, wypracowali sobie godną emeryturę w tym państwie i nawet będąc wrednym synem, oczywiście to zdanie jest z ZUS-u, ale którego ja nie popieram, mają prawo do emerytury. Nawet jak ja bym ja przestał płacić ani złotówki. No ZUS po tych już stwierdzeniach doszedł do wniosku, że jestem na tyle szalony, że trzeba mi tą decyzję wystawić. Wystawili mi decyzję, odwołałem się. Sędzina stwierdziła na pierwszej rozprawie, że no ona nie, znaczy dlaczego w ogóle się odwołałem. Ponieważ w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej istnieją zapisy ograniczające możliwość ingerencji państwa w życie każdego człowieka. Jest wyraźnie napisane w artykule 31, gdzie państwo może ingerować w prywatność każdego człowieka. Okazuje się, że państwo nie może zmusić mnie, żebym sam sobie zrobił dobrze przy pomocy państwowej instytucji. Państwo może zmusić nas tylko wtedy, kiedy na przykład ja bym chciał zabrać pieniądze, które są przeznaczone dla pana. Natomiast nie może zmusić mnie, żebym ja przekazywał państwu pieniądze, które są teoretycznie przeznaczone dla mnie i tylko i wyłącznie dla mnie. Nie ma takiej możliwości. Pierwsza rozprawa skończyła się z tym, że sędzina stwierdziła, że nie, ona nie będzie sądziła mnie zgodnie z konstytucją, tylko zgodnie z prawem. Ponieważ dla niej konstytucja nie jest prawem. Co mnie no trochę rozbawiło, bo myślałem, że konstytucja jako ustawa zasadnicza jest nadrzędną ustawą, z którą muszą się zgadzać wszystkie przepisy. Na dzień dzisiejszy odwołałem się od tego wyroku, no i czekam na wyznaczenie terminu w sądzie apelacyjnym. No już czekam trochę. Myślę, że się później doczekam i mam nadzieję, że nasze państwo jako pierwszego obywatela wsadzi mnie to. W kamasze już nie, bo już byłem w wojsku. Ale do tiurmy z okazji tego, że nie chcę sam dla siebie robić dobrze przy okazji państwowej instytucji. Czyli wpłacać na ZUS, na moją własną emeryturę.